Witam Was wszystkich serdecznie, napiję się przy Was i rozpoczynamy dalej tą piękną grę. Tam widzę chyba złą. Mamy tutaj naszych pięknych separatystów. Idziemy im pomóc, więc musimy lecieć tam zabić osobionych albów. Przy okazji jeszcze pokonamy jak najwięcej stworów. Ile nam do poziomu? Mało wystarczy. Tak, zaraz mamy poziom, co mnie cieszy. Trzeba będzie dać w inteligencję. Nie ma tu teleporta, ja bym się cofnął i sobie zrobił coś. Tam widzę z wielkiego potwora i nie wiem, czy chciałbym do niego podchodzić. Chyba nie. Wiem, że mogę go pokonać. Nie boję się już takich stworów. Bo wiadomo, mamy oczywiście nasze granaty, które są potężne. Potężne za przeproszeniem. Ale będziemy mogli zaraz się nauczyć alchemii. To mnie najbardziej cieszy. Bromiamy tego potwora. Idziemy w stronę albów, którzy są gdzieś tam. W tamtą stronę. Tak, bardzo blisko. Bierzemy. Uch, granaty, granaty, granaty. Granaty nam robią całą grę, naprawdę. Wiem, że nie każdy lubi pewnie te granaty. Ale każdy musi mieć swój sposób na przejście gry, nie? Dla mnie są granaty. O panie, nie! Dobra, martwy jestem. Co tu się stało? Pająki od tyłu. Niezbyt nam wyszło to, co miałem zrobić. Tak, dobra, te pająki trzeba albo zaatakować ich z lewej strony. Tam są pająki. Cholerne gówna wielkie. Szum nam zepsuły cały atak. Nie, zmarnowałem pociąga, jeszcze raz. Zmarnowałem pociąga. Kurde, te granaty, no musimy je dobrze użyć. Tak, z dołu jakoś zaatakować tutaj. Dobra, coś tu jest? Jest tu coś, jakaś paczka papierosów, mana. Tutaj zapisujemy, ponieważ zabiliśmy potworki, a tam oni są na górze. Dobra, musimy ich zbejtować na nas tutaj. Żeby nie przyszli do nas. Nie wiem, czy dorzucę tak wysoko. Nie, trzech zabiliśmy, dobra. Ła. Trzech zabiliśmy, ale kurde. Ten tam z miotaczem ognia jest potworny.
Przestępców nie toleruję. No nie. Boże, ciężkie to było. Jest poziom. Zrobiliśmy to, chociaż to było bardzo ciężko. Oni byli silniejsi od tamtych, chociaż tam chyba mieliśmy większego farta. Ale tu oni mieli broń w ogóle wybuchającą, palącą. I oczywiście nasz exp dajemy w inteligencję. Do 35 potrzebujemy, ale nie mamy aż tylu. I ale możemy się nauczyć już czegoś z tego, co chciałem się nauczyć? Nie, 35, czyli jeszcze jeden poziom nam potrzebny jest na wszystko. Ale na zmodyfikowaną broń. Chemię. Już jest nam dobrze, więc zawsze możemy sobie zrobić potionki na więcej tych wszystkich rzeczy. Jest Elex. Dobra, szczerze, za tyle Elexu nie jest nam chyba szkoda, że tyle wydaliśmy. Tylko z trzech znaleźliśmy loot, chyba resztę rozpadli się na kawałki, tak mi się wydaje. To jest jeden kolega, który jednak stał się niczym. Czy tam jest piąty? Nie, czyli ten tu się zbugował. Wpadł pod grafikę. A szkoda, bo miałby pewnie 100 Eleksu. No nic, ale zrobiliśmy to, co mieliśmy dla naszego kolegi. Chyba to mnie powinno tylko cieszyć. Dysponowali wielką techniką, a konstruowali tak paskudne budynki. Bo byliśmy ludźmi i nie marnowaliśmy surowców, chociaż marnowaliśmy na reklamę, inne rzeczy, więc tak, straszny jest świat. Ciekawi mnie, co jest w tym zaułku. Jakaś ruda? O, coś tu jest, widzicie? Bo stwierdzam, że tutaj pewnie nigdy już nie wrócę w to miejsce, w którym teraz jestem, więc przy okazji można sobie popatrzeć, czy coś, czegoś tu nie ma. Dobra, ale jak widać, nie? Wracamy do naszych kochanych tych. Mam misje zrobione, dużo expa. Cieszy mnie to, alchemii się możemy nauczyć. To jest chyba najbardziej ciesząca mnie rzecz. Potionki na atrybuty do 35 by się fajnie dało zrobić. No wiem, tego ziomka nie mogę podnieść, nie wiem jak się kurde zbugował i wpadł pod grafikę. Ale zrobiliśmy coś ponad nasze siły. To musimy oddać tą misję. Mamy dużo misji do zrobienia. Wiem jeszcze, gdzie są albowy, których musimy później zabić. Ale niestety, to jest dalszy teren. Tu był ten stwór pierdzielony. Jak on naraz na mnie wyskoczy, to się wystraszę. Cichichi! Wiem, nie powinienem tego marnować. Nie było to worth it. Musimy jeszcze nauczyć się lepszego trofeum 35, tak? Dobrze mówię? Trofeum 35. Zrobimy to. Zaraz to zrobimy. Zrobimy sobie potionki na ten, jeżeli damy radę. Na punkty atrybutów i wtedy walniemy to. Rozprawiłem się z albami, którzy was ścigali. Rozprawiłeś się? Sam? W takim razie mamy szczęście, że to właśnie albowie byli na tyle głupi, by próbować cię zabić. Kto by pomyślał, że będziemy walczyć ramię w ramię jako zbiegowie? Być może... Ale nie dostaliśmy... szkoda. Ty, liczyłem też na jakiś teleporter tu niedaleko. Może tutaj na prawo znajdziemy teleporter jakiś, wiecie... Żeby jakby coś tutaj nie biegać, tak jak pierdzielone głupki.
psu! Lepiej jak najszybciej się stąd wydostać. Śpieszmy się. Dobra, wiecie co? Ja się tepnę. Walić to, jakby co, to tu przyjdziemy. A my musimy wejść do miasta. Dobra, do ruin hotelu może nie. W przetrwania. My potrzebujemy kogoś w rzemiośle, a my w alchemii potrzebujemy kogoś. A czekajcie, a gdzie jest ten skill? Rzemiosło. W rzemiośle, dobra, czyli są tutaj ludzie. Idziemy tam do niego, nauczymy się tego skilla na chemię, spróbujemy znaleźć jakiś warsztat chemii. O dobra, jest warsztat w bazie naszej. Damy radę, zrobimy to. Żeby nauczyć się, wiecie, od razu, żeby móc sztuki przetrwania też zrobić. Wynajdywanie, wiecie, więcej rzeczy z zwierząt. Mamy pieniędzy, potrzebujemy eleksu tak naprawdę do wszystkiego. Czekaj, chwila. Co znowu? Skoro masz zamiar tu zostać, warto byś się z kimś zaprzyjaźnił. Więc, przyjacielu, może skoczysz do tawerny i coś mi z niej przyniesiesz. Co ci przynieść z tawerny? Piwo, wodę, chmiel, słód, ten dotyk geniuszu, napój bogów. No, teraz to już muszę się napić. Przyniosłem ci piwo. Tego mi było trzeba. A 105 ekstra? W samą porę. Teraz powinieneś wręczyć mi nagrodę. Twoją nagrodą było to, że cię przepuściłem. Doceń to. Przepuszczanie ludzi to twój obowiązek. Tak jak ich zatrzymywanie. Jedno moje słowo, a nigdy tu nie wejdziesz. To tyle w temacie godności berserków. Wiem, co to godność. Jestem honorowy. Ale honorowy nie znaczy głupi czy nieumiejący o siebie zadbać. Nie mydl mi oczu godnością. Skądże znowu? Ty jej zwyczajnie nie masz. Ale mam piwo, co ty na to? Stawiasz następną kolejkę. A to za twoją wytrwałość. Obserwuję. Dobra, dzięki za ten, że jesteśmy walka. Skillowanie jest warte, bo widzicie, możemy się tutaj ładnie pokłócić o różne sprawy. O, roślinka. Ona nigdy nie chciała tu wrócić, a ja tu z nią przyszedłem. Sorki, koleżanko. A ty jesteś kim? Ogrodnikiem. Dobra, nieważne. O, krzaczek. Krzaczki zbieramy. Nikogo tu nie ma. Dobra, dajcie mi eleksy, dajcie mi wszystko. Okradniemy was. Wino przy łóżku? Muszę to skonfiskować, panie. Czy macie tutaj coś jeszcze? Bochenki. Wykwintny nóż. I dzbanuszek, dobra. Co, coś jeszcze jest. Drugi dzbanuszek. A wiecie, ile to pieniędzy? Prawie nic. Hej. Przyszedłeś mnie zastąpić? O co chodzi? Do jasnej. Czy nikt nie raczy mi pomóc? Muszę się odlać, usiąść i zmienić pieprzony krajobraz. Jak na syfiliczny worek raptora ktoś ma pilnować tego terenu w pojedynkę? Co cię tak rozwścieczyło? Rozwścieczyło? Mnie? Kazali mi tu stać, machać jajami na wietrze, podczas gdy dziko gnije ryją w okolicy. A albowie pełną parą ryją w zaroślach, od kiedy na zachodzie rozbił się oblatywacz. Normalnie, zero stresu. Nie wiem, czym zasłużyłem sobie na zesłanie tu, żeby te zmutowane kundle odgryzły mi klejnoty. To jak zaproszenie do najazdu. Nie musisz martwić się dzikogniami. Są martwe. Martwe? Świetnie. Po prostu super. Teraz ich kuzyni będą naprawdę wkurzeni, kiedy się tu pojawią.
Wiesz, że dziko gnije zeżrą wszystko, dosłownie wszystko. Potrzebuje cholernego wsparcia. Alvar miał pilnować plantacji sadzonek. Ale widzisz go gdzieś? Nie. Bo ten leniwy, migający się od obowiązków szmaciarz zniknął. Może mógłbyś go poszukać. Skoro mam tu umrzeć, miło by było zrobić to w towarzystwie. Szczerze? Widziałeś, jak rozbił się obletywa żalbów? Jasne. Miałem miejsce w pierwszym rzędzie. Bum! Należało się kanali. Lata w to byłem ja. Ludzi. Ktoś podziękował mu we właściwy sposób. Widziałeś, kto go zestrzelił? Nie. Coś zrobiło bum i poszedł w dół. Cokolwiek to było, stało się szybko. To tylko pokazuje, że technologia jest szaleństwem. Nie ma opcji, żeby ktoś wsadził mnie do takiego ustrojstwa. Maszyny są wbrew naturze. Widzisz, do czego się nadają, kiedy spadają z nieba. Czy oblatywacz mógł zestrzelić któryś z berserków? Nie ma mowy. Gdyby zrobił to któryś z naszych, urządziliby paradę na jego cześć. Wszyscy gadaliby tylko o tym. Nie. Tym bardziej zastanawiające jest, kto to zrobił. Sadzonki? Co to takiego? A co to? To Wszechserca. Wszechserca? Jak debil, pytam go. Co to takiego? Jak debil. To oczko w głowie berserków. Pierś karmiąca Magalana. Wrzuć takie do ziemi, a zobaczysz, jak cała okolica zaczyna rozkwitać. Zanim pojawiła się mana, wokół było tylko pustkowie. Sadzonki wzmacnia się maną, a kiedy dojrzeją i zmienią się we Wszechserca, oczyszczają ziemię z eleksu i przywracają ją do życia. Eleks zatruwa ziemię? Eleks zatruwa wszystko. Jeśli jednak zasadzimy wystarczająco dużo Wszechserc, cały Magaran znów się zazieleni. Chyba że do tego czasu ci przeklęci albowie zdmuchną wszystko w pył. Mana, co to jest? Czary i magia. Aby się dowiedzieć, jak działa, najlepiej zapytać kogoś takiego jak Kaldrim. Ja widzę tylko rezultaty. Wokół magia, a ty obrabiasz pole. Musisz się czuć beznadziejnie. Tak, dzięki za dobre słowo. Znajdę Alvara. O, na to liczyłem. Zacznij od droga. Powinieneś go znaleźć na warcie przy miejskiej bramie. Jeśli ktokolwiek wie, gdzie szukać Alvara, to tylko on. Są najlepszymi przyjaciółmi. Znalazłem Alvara. A, świetnie. Jakie ma usprawiedliwienie na swoją nieobecność? Całkiem dobre. Nie żyje. Przepraszam, że co? Miałeś go przyprowadzić, a nie zabić. Nie zabiłem go. Sam to zrobił. Przedawkował dopalacze. Dupek nawet przyćpać nie umie. Wiesz, kto sprzedał Alvarowi dopalacze? Ja? Nie wiedziałem nawet, gdzie jest Alvar. Mam nadzieję, że ktoś znajdzie tego dilera i wypruje mu flaki. Muszę zaryzykować i iść do Cormaga. Miejmy nadzieję, że nie wygnają mnie za porzucenie stanowiska. Dziękuję, że się tym zająłeś. Świetnie wiedzieć, że byle jaki włóczęga przejmuje się moim losem bardziej niż moi przełożeni. Weź ten eleksit. Wraz ze skromnym podziękowaniem wojownika, któremu zostawili pod opieką cały sektor. Dobra. Miło mi było porozmawiać. Mamy misję zrobione. Dostaliśmy dużo expa. 700 ponad expa. Jeszcze dzięki amuletowi, który nosimy. W ogóle... Kto tam jest? A my mamy się dostać gdzie? Aha, z powrotem, tą drogą. Dobra, idziemy. A to ogromne pole. Wszechserc. Tu rośnie przyszłość Magalana. Nasza krucha nadzieja. Naszą prawdziwą... A szukam jeszcze kogoś, kto ma mi coś do powiedzenia. Na pewno chcę nauczycieli, którzy mnie czegoś nauczą. Halo? Jest tam kto? Naucz mnie czegoś. Dobra, niech będzie. Dobra, mamy tak, trofea chciałbym się nauczyć. Najpierw trzeba chemii się nauczyć. A ty, panie, chemii nie uczysz. A gdzie jest chemia?
W rzemiośle musimy się nauczyć. Dobra, czyli nie do tego nauczyciela poszedłem. Halo, jest tam przy okazji chciałbym zobaczyć misję, gdzie mamy. Edam, prawo berserków, zgłoś się do berserków. To musimy zrobić tam, ale dobra. Najpierw jeszcze musimy rzemiosła się nauczyć. Nauczyć się chemii, znaleźć stół warsztatowy, chociaż nie wiem, gdzie go tutaj znajdę. Wiem, gdzie jest w mieście pod kopułą. No nic, lecimy najpierw po skilla. Chciałbym skilla. Mądrość cię poprowadzi. Dzięki. Prawo zabrania używania technologii. A mi nic nie zabrania nikt. No tylko nie to. Świat się zmienia. Świat się zmienia, bardzo fajnie. Na pewno? Gdzie są wszyscy? Ja pierdolę. Wszyscy strażnicy, ci dobre, niech sobie żyją. Daruj sobie złodziej! Odwal się i daj mi spać. Hej, kto to? Czego chcesz? Naucz mnie czegoś. Jasne, czemu nie? Nie wiem, czy teraz nam się to zaliczy. Mamy coś jeszcze, co możemy się tutaj nauczyć? Gniazdo na kamienie nie chcę zbytnio, hakier też nie. Kto tu się kręci? Dobra, jaki? Zdenerwowany, sorki. Ukradłem tam eleksir, ale to nic. Teraz stół trzeba było znaleźć warsztatowy. Jest jakiś stół? Macie w stół może warsztatowy? Hej, kto to? Czego chcesz? Szukam... Czego tu szukasz? Szukam stołu warsztatowego, wiesz, kolego? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, donieśli na to, że popełniłem przestępstwo. Możemy trochę jeszcze pokreść? On tu miał ładne rzeczy. Kradniemy. 200 papierosów! 200 leksitu, ja pierdzielę. Boże, koleżanko... Nie obudził się, na szczęście. Trzeba uważać, bo przez to okno nas widzą czasami. Proszę, proszę. Sprawdźmy, czy będziesz równie dowcipny, jak cię powieszę za jaja na drzewie. Czego chcesz? Czada. Chcę znaleźć Czada. Powiesz mi, gdzie jest? Nie znam nikogo o tym imieniu. Jest banitą. Dobrze radzi sobie z bronią. Wygląda na półgłówka, ale jest sprytny. Nosi czarny kapelusz. Co? O, widzę, że zaczynasz kojarzyć. Znasz Toma? Widziałem jednego gościa. Możliwe, że był banitą. I? Dokąd poszedł? Poszedł do towaru. Do towaru? Do kurwy nędzy. Ledwie to stamtąd przyszedłem. Nie, nie. Nie teraz. Ktoś doniósł, będziemy pewnie musieli zapłacić karę. Szkoda mi to bardzo. Sorry za przestępstwo. Ja muszę na pewno iść misję oddać. Ciekawe, ile mnie zabiorą za to. 50 eleksu. No, tu coś jest schowane. Jeszcze jakaś... Świat poza. Patrzcie, w jakich miejscach rośliny są pochowane, nie? Dobra, będą na pewno chcieli mnie na mnie nakrzyczeć za to, że złamałem prawo. Przykro mi,
Dobra, musimy znaleźć na pewno stół, żeby atrybuty wbić i potem pójść też wbić sobie inne rzeczy. Czy stół warsztatowy? Już myślałem. A, musimy iść gdzieś tam na górę. Misję oddać. Co tu robisz? Natychmiast zgłoś się do Ragnara. Nie chcę iść do Ragnara. Wiem, że mnie opierdzieli. No trochę złamałem prawo, ale chyba nie aż tak mocno. Co? Czy to jest warsztat, please? Nie wiem, szukam... Kto się tam tłucze? Szukam warsztatu, wiecie? W sprawie Orika. Wiesz, co się z nim stało? Właśnie, czy mam go zdradzić, czy... Czekajcie. Nie wiem. Lepiej zapomnij o Oriku. Nie ma powodu do... A chodzi o handel chyba. Doprawdy? Może szukałem dziury w całym. A może nie byłem wystarczająco uważnym. Bez względu na... Co? Jasne. Trochę skichałem, wiem, przepraszam. Czemu to zrobiłeś? Co się stanie, gdy staniemy się zależni od maszyn? A czekajcie, kiedy ja zapisałem? Czekajcie, co zapiszę tutaj? Ja nie wiem, czego chcę kłamać, bo ja nawet nie wiem, o co chodziło, szczerze. Wczytajmy 5 dzień Edanu, 4 zapis. I wtedy będę wiedział, czy dobrze zrobiłem, bo ja zapomniałem już, o co chodzi. Weźmy się, cofnijmy. Troszeczkę. Nie używaj tego! To nie miejsce na technologię! To jest Odrin? Ornir, to jest ten handlarz, ta? Ona jest nieprzyjemna. No tu wszystko chyba wziąłem, więc trzeba tam pójść na górę. Dobra, pójdźmy. Nie, ja muszę znaleźć tego questa. Który to jest quest? To jest Abessa, Tavar. No kurde. Nie wiem, zobaczę, zapiszę przy nim i zobaczę po prostu co wybrać. W sensie nie chcę chyba kłamać. Ornir to był ten, co handlował chyba bronią na lewo. Stój! Ja wiem. Na bronią na lewo handlował i tam jakby dałem mu, żeby handlował. Zapłaciłem za to. Nic mi szczerze z tego nie przyszło, tylko expa trochę, więc chyba go zdradzimy. Czy zdradzimy. Ja nikogo nie zdradzam, ja po prostu mówię prawdę. Zaraz do Ragnara jeszcze pójdziemy, wiem, przepraszam. Po prostu ja nie wiedziałem, o co chodzi z tą misją, nie wiedziałem, kim jest Ornir. Teraz mi się przypomniało wszystko. Mi ten handel nie przysłuży, a może coś rozwiąże. W sprawie Orika. Wiesz, co się z nim stało? Tak. Mam dla ciebie informację. Dobrze, dobrze. Powiedz wszystko, co wiesz. Ci idioci z klanu Młota. Jak mogli sądzić, że to dobry pomysł? Dziękuję ci za tę informację. Teraz muszę dopilnować, by sprawiedliwości stało się zadość. No to mamy też kryształki, nie, więc nie. Dzięki. Więc chyba się bardziej opłacało zdobyć pieniądze. Musimy jeszcze tak. Edan, dostawy Eleksu. Jora, wiem. A. Musimy się
porozmawiać tam. Co się stanie, gdy staniemy się zależni od maszyn? No idziemy do Angrima. Tam był bochenek, nie wziąłem go, przepraszam. Rogar nie żyje. Tego się obawiałem. Jak zginął? Namierzyła go grupa Albów. Miał rację. Oni nie cofną się przed niczym, byle tylko zdobyć te ziemię. Wiesz, gdzie teraz są? Czy może już zapłacili za zabicie Rogara własną krwią? Albowie nie żyją. Rogar może spoczywać w pokoju. Twój dobry uczynek zostanie wynagrodzony. Kto je ustanowił? Amrek, założyciel naszej frakcji. Prawo stawia życie ponad wojny i maszyny. Tylko ono stoi ponad ludźmi. Pierwsze prawo brzmi: zabrania się kultu bogów i maszyn. Drugie prawo: Eleks to przekleństwo Magalana. Eleks i wszelkie wynalazki go zawierające są zabronione i powinny zostać przekazane do dziupli. Trzecie: wszechserce jest świętością. Niszczenie tych roślin lub ich sadzonek jest zabronione. Czwarte: mana powinna być chroniona. Mana, czyli oczyszczony przez naturę Eleks, jest źródłem naszej magii. Należy je jednak używać z umiarem. Piąte. Wszyscy wolni ludzie są równi. Staniemy po stronie każdego, kto poprosi o pomoc. Każdy może porzucić wcześniejszy sposób myślenia i przyłączyć się do nas. Jako naczelnik mianowany przez pielgrzyma, pilnuję, by wszyscy przestrzegali prawa. Witaj w naszych progach, przybyszu. Dzięki. Kto decyduje o karze? Decydujemy we trójkę lub pojedynczo. Obyś nie miał sposobności, by się o tym przekonać. Naczelnicy? Myślałem, że pilnujecie pokoju. To nie berserkowie wszczęli wojnę. Zawsze znajdą się tacy, którzy chcą grabić lub niszczyć. Musimy bronić naszego świata. Pokój ma swoją cenę. Dobra, powiedz coś jeszcze. Coś więcej o prawach. Nie wolno kraść, kłamać ani zabijać. Prawa i zasady to coś, co nas definiuje. Mówi, kim jesteśmy. Uderzenie komety pochłonęło wiele istnień. Całemu naszemu gatunkowi groziło wyginięcie. Rozejrzyj się, a zobaczysz, że niektórzy starają się dopełnić dzieła zniszczenia. Wojna, chaos i Elek w służbie technologii nie dają nam żadnych szans. Przyroda i odzyskanie tego, co straciliśmy, to nasza jedyna szansa na przetrwanie. Prawa berserków ustanowiono po to, by umożliwić nam realizację tych celów. Kim są berserkowie? To wszyscy, którzy wierzą, że ten świat można ocalić. Takie osoby spotkasz nie tylko w Goliet, ale i poza nim. Chcesz razem z nami uwierzyć, że jest nadzieja? Nie potrzebujemy bogów ani maszyn. Ten las wyrósł na kompletnym ugorze w zaledwie 200 lat. Od nasiona do drzewa. To my jesteśmy początkiem wszystkiego. Co sądzisz o Albach i klerykach? A co powinienem myśleć? Są utaplani we krwi i kierują się przesądami. Klerycy mówią o Bogu, a czczą tylko maszyny. Nie można zapominać, że to ich religia stworzyła Albów. Eleks niszczy wszystko, czego dotyka. Cokolwiek by mówić o banitach, oni sami nie udają niewiniątek. Dbają o własne interesy, ale wierzą w człowieczeństwo. Dlaczego nie można użyć technologii, by pomagać naturze? Technologia to uzależnienie. Zaczynasz od jednej maszyny, potem pojawiają się kolejne. Lepiej unikać podobnych pokus. Wątpiący będą mieli szansę się o tym przekonać. Technologia jest dla słabych umysłów. Mimo to przyciąga sporą liczbę rekrutów. Wiem, że nawet teraz w Goliet jest ktoś, kto opowiada kłamstwa na temat maszyn. Głosi, że technologia przyniesie nam zbawienie. Musimy znaleźć i powstrzymać tego kleryka. Kleryk. Znajdę każdego agitatora. Tak sądzisz? Skąd ta pewność siebie? Nowa twarz to łakomy kąsek dla każdego, kto szuka rekrutów. Racja. Świeża krew może pomóc, kiedy inne metody zawodzą. Dobrze, znajdź go. Tylko uważaj. Wymuskane obietnice kleryków wielu sprowadziły na złą drogę. By go zwabić, specjalnie ogłosiłem, że zdobyliśmy kilka kleryckich wynalazków. Jeśli nie odnajdziesz go do północy, idź do dziupli. Zobaczymy, czy ten truteń odważy się nas okraść.
Dobra, ja dziękuję, do zobaczenia i cześć. Ja wiem, który to jest typek, ale to nic, cześć. Myślę, że to jest ta osoba, co nam sprzedawała wcześniej, co dla niej robiliśmy złodziejstwo i w ogóle. Cześć.